Cześć wszystkim, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam was w 6 odcinku serii Poradnik Zabójcy. A dzisiaj baba, na prośbę tego tu widza. Pod ostatnim odcinkiem z tej serii było trochę więcej komentarzy dotyczących kogo dać do następnego odcinka, ale wybrałem tego, który był pierwszy. Poza tym możecie już pewnie zauważyć w tle i po muzyczce, że znajdujemy się w PTB. Tak, zainstalowałem sobie przed chwilą PTB i macie ode mnie pewność, że w ten piątek, który teraz będzie, pojawi się odcinek na jego temat. Na temat nowego zabójcy i ocalałego. Z mojej strony to tyle, ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Informacje ogólne. Baba, aka Leatherface, to 6 zabójca na naszej liście. Jest on wysoki oraz, ponownie, posiada standardowy 32-metrowy zasięg terroru oraz porusza się z prędkością 4,6 metra na sekundę, 115% prędkości ocalałego. Jego moc to piła łańcuchowa baby. Przytrzymując przycisk mocy, kanibal odpala piłę, po czym wpada w szał. Po odpaleniu piły, baba zużywa jeden ładunek, gdzie standardowo posiada ich 3. Gracz może przedłużyć szał, używając dodatkowego ładunku. Odnowienie jednego ładunku trwa 4 sekundy, co oznacza, że odnowienie wszystkich trwa 12. Podczas trwania szału, Leatherface porusza się z maksymalną prędkością 5,29 metra na sekundę oraz powala każdego ocalałego na swojej drodze. Tak samo jak w przypadku wieśniaka, baba może natychmiastowo powalić ocalałego niezależnie od jego stanu zdrowia. Mimo to, z piłą trzeba uważać, ponieważ trafienie w dowolną przeszkodę podczas jej używania wywoła furię, która trwa 5 do 8 sekund. W zależności od tego, ile ładunków zużyliśmy. Jednak podczas trwania furii wciąż może powalić ocalałego, który będzie w zasięgu. Oprócz powalania ocalałych, piła posiada również możliwość niszczenia przewróconych palet oraz drzwi, tak samo jak robił to Hillbilly. No i na koniec warto wspomnieć o jednej zasadniczej różnicy między babą a wieśniakiem. Kanibal może powalać kilka ocalałych naraz podczas trwania szału. Ma to ogromny potencjał, jeżeli ocalały zdejmuje z haka tuż przed naszą twarzą. Oczywiście nie zamierzam propagować kampienia, ani nic, wręcz przeciwnie. Bym tego odradzał. Nie jest to zabronione, ale jest toksyczne i niekoniecznie może spodobać się innym. Umiejętności przyswajalne. Baba posiada 3 umiejętności przyswajalne, z czego jedna z nich jest uważana za jedną z najsilniejszych w grze. A są to... Knockout. Umiejętność ta włącza się po powaleniu ocalałego podstawowym atakiem. Aura powalonego surwa nie zostaje pokazana ocalałym znajdującym się dalej niż 32, 24, 16 metrów od niego. Dodatkowo powalony ocalały na 15 sekund dostaje efekt oślepienia oraz czołga się o 50% wolniej. Umiejętność dobra, jeżeli lubimy poslagować ocalałych, czego również nie polecam robić zbyt często. Następną umiejętnością jest Barbecue Chili. Ta umiejętność często pojawiała się w poprzednich odcinkach Poradnika Zabójcy. Sprawia ona, że zabójca po powieszeniu na haku ocalałego widzi aurę wszystkich ocalałych znajdujących się dalej niż 40 metrów od haka. Dodatkowo, za każde powieszenie ocalałego na haku po raz pierwszy umiejętność dostaje żeton, aż do maksymalnie 2, 3, 4 żetonów. Każdy z nich daje dodatkowe 25% punktów krwi na koniec rozgrywki. Ostatnia umiejętność. Zguba Franklina. Franklin's Demise. Sprawia, że ocalały uderzony podstawowym atakiem upuszcza niesiony przedmiot, a ten powoli zaczyna tracić ładunki. Niepodniesione przedmioty stracą wszystkie ładunki w 150, 120, 90 sekund. Zabójca widzi aurę upuszczonych przedmiotów w odległości 32 metrów, a im więcej przedmiot straci ładunków, tym bardziej czerwona staje się aura. Dodatki do mocy. A teraz czas na dodatki do mocy baby. Jednymi z lepszych dodatków do piły łańcuchowej baby są dodatki zwiększające prędkość odnawiania ładunków piły. Są to świeca zapłonowa Spark Plug, który skraca czas odnawiania ładunków o 0,5 sekundy. Pompa paliwowa Primer Bulb, która skraca ten czas o 1 sekundę. Kolejnymi poleconymi przeze mnie dodatkami są dodatki zwiększające prędkość ruchu podczas wymachiwania piłą, takie jak zarysowanie od noża, Knife Scratches, zwiększające prędkość podczas szału o 2%, oraz znaki bestii,
The Beast's Marks, zwiększający prędkość o 3%. Teraz kilka pojedynczych dodatków, które mają potencjał. Poplamione łańcuchy. Begrimed Chains. Po trafieniu osłonowego piłą upuszczają oni trzymany przedmiot. Taka jakby zguba Franklina dla piły. Miernik głębokości pochylenia. Depth Gauge Rake. Dodaje jeden ładunek do mocy, ale nieco spowalnia prędkość podczas szału z piłą. Oraz wielokrotnie nagradzany chili. Award Winning Chili. Chyba jeden z najlepszych dodatków baby. Bezwarunkowo zwiększa czas trwania szału z piłą oraz wydłuża czas pędu po zużyciu ładunku. No i oczywiście dwa opalizujące dodatki. Pierwszy z nich to poradnik podkręcania gaźnika. Carburetor Tuning Guide. Bardzo nietypowy dodatek. W dużym skrócie, podczas odpalenia szału zużywa od razu wszystkie ładunki i zmienia je w jeden potężny ładunek. Dodatkowo dodatek ten dodaje pół sekundy do czasu trwania szału, ale zmniejsza prędkość włączania piły oraz prędkość poruszania się. I drugi dodatek. Opalizujące mięso, Iridescent Flash, które sprawia, że trafienie ocalałego piłą odnawia natychmiast wszystkie jej ładunki. Pomocne umiejętności. Klasycznie, na sam koniec, umiejętności niezbędne podczas grania kanibalem. Zaraźliwy strach, Infectious Fright. Umiejętność przyswajalna plagi, która sprawia, że po powaleniu ocalałego wszyscy ocaleli w zasięgu terroru krzykną, ujawniając swoją lokalizację na 6 sekund. Dobry perk na łatwe zlokalizowanie pobliskich ocalałych oraz daje możliwość potencjalnego slagu. Majsterkowicz, Tinkerer. Umiejętność przyswajalna wieśniaka. Gdy dowolny generator zostanie naprawiony na 70%, zabójca otrzyma powiadomienie dźwiękowe i wizualne oraz efekt niewykrywalny na 16 sekund. Daje to sporą presję nad generatorami oraz możliwość zaskoczenia ocalałych. Kpina. Bamboozle, umiejętność przyswajalna klauna. Przechodzisz przez okna 15% szybciej, a te przez które przejdziesz blokują się na 16 sekund. Tak samo jak w przypadku wieśniaka. Skraca to lupy oraz zmusza ocalałych do zostania powalonym albo do zrzucenia palety. Klątwa, ruina. Umiejętność przyswajalna wiedźmy. Nienaprawione generatory psują się z prędkością 200% normalnej regresji. Umiejętność pozwalająca spowolnić proces naprawiania generatorów.